I problem polega na tym, że jak to jest, że wam się to wszystko tak pięknie udało, a w pionie geodezji no, ta cyfryzacja jest co najmniej od 2012 roku, a stan rzeczy jest opłakany. No co potwierdziła ostatnio kontrola NIK-u. Czy widzi pan w jakiś sposób, że my też tak będziemy mogli działać jak w e-budownictwie? Może tak historycznie na to patrzę, jako były samorządowiec i no, wiem jak procesy wyglądają i w geodezji, i w budownictwie, więc i ogólnie ja też mam wykształcenie takie związane z informatyką, z nowoczesnymi technologiami, więc moje przemyślenie w tym temacie jest takie, jeżeli mamy coś, co jakąś dziedzinę życia, jakiś obszar życia, w którym nie ma cyfryzacji, to tam wprowadzamy, cyfryzując, wprowadzamy najnowocześniejsze rozwiązania. I tak się dzieje przy tworzeniu teraz nowych rozwiązań właśnie w zakresie prawa budowlanego, tych cyfryzacji prawa budowlanego. Natomiast geodezja, z jednej strony cieszymy się, bo ta cyfryzacja w geodezji zaczęła się już no, ponad 20 lat temu, natomiast faktycznie w wielu obszarach nie są to nowoczesne rozwiązania w zakresie cyfryzacji, tylko takie, które wtedy były dostępne, wtedy pomysły i cały system w skali kraju nie jest jednolity, w różnych powiatach jest różnie. Ja mówię i pod względem rozwiązań technologicznych, tych cyfrowych, no i oczywiście jest różnie pod względem jakości danych, jakie są w powiatach, bo tutaj no, system elektroniczny czy narzędzia, rozwiązania technologiczne nie są odpowiedzialne za jakość danych, tylko gdzieś w różnych powiatach w różny sposób, nie wiem, były kiedyś zeskanowane dane, nawet to, co było skanowane, było różnej jakości, więc tutaj myślę, że największe problemy wynikają właśnie z tego, że nie mamy tych danych w każdym powiecie w podobnej formie, nie mamy powiedzmy centralnych baz danych geodezyjnych, tylko taki bardzo hybrydowy system, który uwzględnia cały czas konieczność replikacji danych pomiędzy powiatem a naszym SIN-em. No i to tak może z Państwa perspektywy wyglądać, że nie jest to aż tak nowoczesne technologicznie, jak to, co tworzymy w przypadku GUNB-u, tego, co GUNB teraz robi. Ale no, jednak proszę zwrócić uwagę, że no nie jest źle. Ja uważam, że pod względem geodezji jest dobrze, bo te dane dawno są już jakoś dostępne cyfrowo, mamy ten świat cyfrowy geodezyjny funkcjonujący. Z punktu widzenia waszego, z punktu widzenia też obywateli nie jest idealnie, bo pewnie obywatel chciałby, żeby nie wiem, na geoportalu mógł załatwić wszystkie sprawy łącznie z wydrukowaniem jakichś dokumentów i nie szukać tego po stronach powiatów poszczególnych. I ja myślę, że taki powinien być kierunek takiego ujednolicenia w przyszłości tych danych, stworzenia centralnych rejestrów.